Sweet Baby, Overdrive, firma JoJo, albo Jojo, albo Jajco, standardowe gałeczki, znaczy standardowe dziureczki, in, out, zasilanie 9V zasilacza, standardowe wejście lub z baterii, klapka jest pod spodem, z baterii taki. No wiadomo, włącznik, wyłącznik, trzy gałeczki, głośność, drive i gałeczka o nazwie Focus. Zobaczycie co ona robi. Czysty kanał, clean channel, girls and boys. Uwaga, odpalam. Słyszycie, tak? Już na początku lekko tak przesterowuję, fajnie. Zajmiemy się tą gałką Focus. Uwaga. Myślę, że nazwa Focus, czyli jakby skupienie, bardzo tutaj jest odpowiednia, ponieważ w tej pozycji jest to brzmienie takie bardziej takie rozlazłe, można powiedzieć. Faktycznie jakby to zwiększenie w tą stronę sprawia jakby większe skupienie, można powiedzieć, tego przesteru. Bardziej jest taki wypunktowany, można powiedzieć. Jeśli się powtarzam, to się nie przejmujcie, ale mam nadzieję, że to było słychać na tym co tutaj grałem. Teraz jest taki trochę ciemniejszy. Słyszeliście, troszeczkę ten przydźwięk tak się rozjaśnia tutaj. A tu się tak przyciemniał. Zobaczcie, jak to będzie brzmiało teraz jako dopalacz. Nie wiem, czy to u was słychać, ale z włączonym tym efektem naprawdę fajnego takiego pazurka dostaje, że tak można powiedzieć, ten wzmacniacz. Mesa Boogie, Dual Rectifier. Tak dla tych, którzy tam nie orientują się, to mówię nazwę. Znaczy nie orientują się w sensie nie wiedzą, na czym testuję. Ale dobra, koniec pieprzenia. Teraz sobie spróbujemy zrobić tak. Dopalić głośnością. Tak jak w efekcie poprzednim, który omawiałem, też firmy Jojo, tutaj mam pod ręką Vintage Overdrive. Dopalanie za pomocą gałki Volume daje fajne efekty. Według mnie fajniejsze efekty niż dopalanie gałką Drive'a czy przesteru. Spróbuję najpierw dopalić tym przesterem. We'll be right back.
naprawdę kopię w tyłek, że tak można powiedzieć. Teraz spróbujemy w drugą stronę, to sobie zmniejszymy, a sobie... Teraz bez, w ogóle bez dopalacza brzmi trochę gówniano. Brzmi fajnie i zastanawiam się, czy by nie używać w swoim pedalboardzie. Więc no, ludziska, naprawdę, kupujcie póki są, naprawdę, bo póki jeszcze ciepłe.